Możliwość regulacji, no niespotykaną wręcz na innych kurtach, tak? Tym bardziej, że masz w wakacie, pracuje, zobaczcie jak się top wygina w momencie rotacji tego masz. I śmieszną piłką, tak? To jest jeden z najlepszych patentów na trapę. Mamy uchwyty, rączki różnych producentów, różne patenty, a tak naprawdę wszyscy zawodnicy stwierdzili, że to jest najlepsza rzecz. Obojętnie jak to złapiemy, czy w ten sposób, czy w ten sposób, czy między, czy obojętnie jak. Machamy ręką i wychodzimy, tak? Mamy się za co złapać. Maszt ma dwie zasady pracą masztem, czyli na fali i bez fali. Jeżdżąc po wodzie płaskiej, zbierając rotację do środka, pogłębiamy maszt na topie, natomiast wypłaszczamy go na dole. Cały nadmiar mocy na żaglu, bo wtedy rośnie moment gnący łódki, korygujemy pracę coming hamem. Wybierając coming ham, wypłaszczamy żagiel w górnej jego partii i rozluźniamy lekko lik tylny. To nam daje to, że pływając przy wietrze 2 boforta i 5 boforta, pozbywamy się nadmiar mocy, zamieniając to w szybkość. Natomiast wykorzystując tą samą zasadę, pływając na fali, wykorzystujemy to, że zrotowany maszt jest miękki topem w kierunku tyłu, co zapewnia nam dużo większy twist żagla i odpowiednią energię do przebijania fali. Znając te dwie zasady, takie bardzo podstawowe trymu łódki, pracując rotacją masztu, można w zasadzie każdy, nawet lekki sternik, może pływać na tej łódce przy teoretycznie niezmiennym przetyle i tej samej siły, tej samej masie balastowej, może pływać na łódce przy tym samym przetyle praktycznie od wiatru 2 nawet do 6 boforta. Jedyną różnicą będzie to, że na płaskiej wodzie możemy pływać bardzo ostro, natomiast na fali musimy pływać pełniej, ale ten bilans szybkości i ostrości na pewno na fali będzie korzystny, pomimo kursu bardziej pełnego. I tyle, jeżeli to jest taka podstawowa wiedza na temat pracy masztem. Na temat jeszcze samej klasy, no to zachęcamy wszystkich żeglarzy do próby tej łódki, w sensie klasy, nie tylko tej jako tej i tego producenta, bo łódka jest wszechstronna, bardzo dzielna. Można pływać równie dobrze po rozkołysanej wodzie, dosyć wysokiej fali, takiej jak często spotykamy w Sopocie. Wszelkich informacji już takich wyczerpujących to odsyłam do Jacka, prezesa tutaj A-klasy w Polsce, sekcji łódek wielokadłubowych, ale sekcji A-klasy.
to jest studnia wiedzy i na pewno największy autorytet. No, 9140, tak dokładnie wam powiem, tak? 9 to za mało, 9300 to za dużo. Musi to być dokładnie i jak weźmiecie te półmetrowe maszy, to każdy ma pół kilo dokładnie, tak? Także można sobie wziąć w rękę, zobaczyć, jak cienka jest ścianka na tym maszcie, jak niewiele jest materiału i naprawdę jest duża trudność uzyskania odpowiednich sztywności w odpowiednich miejscach, tak? Marek tutaj ma z tego doktorat. Mając do dyspozycji tak mało tkanin węglowych, tak mało możliwości ułożenia, tak? To jest naprawdę dosyć trudne zadanie, ale z sukcesem sobie radzimy, tak?